Dzisiaj o poranku w ogrodzie zastał mnie październik. Wyjątkowo chłodny, mokry i bardzo nieprzyjemny. Ubiegłoroczna jesień była taka długa, ciepła i przyjemna, no ale cóż, każdy rok jest inny i niestety musimy się z tym pogodzić. Nie mamy zupełnie na to wpływu. Pogoda robi co chce, nie możemy się z nią ani pokłócić, ani jej poprosić, ani napisać skarg i zażaleń. Oczywiście napisać możemy, ale pogoda zrobi to i tak po swojemu. Nie będzie zwracała uwagi na nas. A ja dostałam właśnie ostatnią, chyba tegoroczną przesyłkę roślinną. Więcej już raczej nie będę zamawiała, bo jest już za późno. Zamówiłam sobie 4 pustynniki himalajskie, czyli ci Państwo, którzy nie wiedzą, to są igły Kleopatry, tylko to są te, które rosną prawie na 2 metry wysokości. I ja zamówiłam sobie pustynniki Kleopatra, 2 Kleopatry. Kwiaty Kleopatry mają kolor pomarańczowy i 2 pustynniki zamówiłam, to też jest Kleopatra, Tropical Dream. Sen tropikalny ma kolor kremowy, taki bardzo lekko kremowy. I są jeszcze białe, ale białe już mam. Chciałam zamówić inne kolory, bo widziałam taki kolor, może nie czerwony, ale taki wpadający na czerwień. Niestety w sklepie już nie było, to będzie na następny rok. Przesyłka przyszła, bardzo fajnie są zapakowane korzenie trocinka. Trocinki wysypię pod hortensję, ponieważ zawsze pod hortensje ogrodowe wysypuję, proszę Państwa, trociny, nigdy ich wcześniej nie kompostuję, tylko wysypuję jedna na drugiej i one kompostują się same. Roślinom absolutnie to przez 20 lat nie zaszkodziło, wręcz przeciwnie, urosły przepiękne, duże krzewy, no i oczywiście bujnie kwitnące, bo przecież o to też chodzi. I cóż, dzisiaj będę zabierała się do sadzenia pustynników. Spróbuję tutaj otworzyć i zobaczyć, jak wyglądają igły Kleopatry. Korzeń pustynnika wygląda tak. Tutaj jeszcze są gumeczki. Gumeczki też pościągam, bo takie gumeczki też, proszę Państwa, czasem się przydają. Wszystko się przydaje, nic się nie wyrzuca. I ten korzeń wygląda sobie tak. Mniej więcej przypomina on trochę, no może nie ośmiornicę, może pająka. Z tego wyrasta pęd i potem przepiękny, duży, okazały kwiat. A więc zabieram się do sadzenia. Ostatnie chyba sadzenie w tym roku. Chyba że będę przesadzała jakieś własne rośliny z ogrodu, bo jeżeli pogoda dopisuje, proszę Państwa, to ja i do grudnia przesadzam różne rośliny. I nie zdarzyło mi się, aby jakaś roślina się nie przyjęła czy nie urosła. Może troszeczkę ucierpiała, może trochę kaprysiła, była niezadowolona, że o tej porze coś przesadzam, ale wiosną zawsze przepięknie odbiła i rosła. Wykopię otwór. Tutaj akurat jest przy liliowcach ziemia gliniasta, dosyć twarda. Nie ściółkowałam jej, ale w tym roku na pewno wszyscy dostaną tutaj ściółkę liściową, ponieważ trzeba koniecznie tą ziemię zmienić. Ona nie może być tutaj taka twarda, zbita, gliniasta, bo rośliny w takiej ziemi rosną po prostu gorzej. Chodź Mimi, chodź malutka.
ładna sadzonka pustynnika. Trzeba jej troszeczkę korzenie rozplątać, ponieważ one mają te korzenie zawiązane, żeby się w transporcie nie poniszczyły, nie połamały. I tak naprawdę wygląda to o tak, taki typowy duży pająk. Trzeba wykopać taki dołek, żeby ten pustynnik, sadzonka pustynnika się zmieściła, żeby ładnie można było rozłożyć. Rozkładam korzenie. I zasypuję. Tutaj jeszcze będzie dodatkowa warstwa ocieplenia, która będzie chroniła te roślinki przed przemarzaniem. Będą to liście.